postanowiliśmy wyruszyć za głosem serca, iść za marzeniami i wyruszyliśmy wbrew trochę logice, jakby porzuciliśmy całe nasze stare życie i wyruszyliśmy w ciemno. Nie mieliśmy gwarancji, że to się uda, mieliśmy tylko jakiś tam ograniczony budżet i tak naprawdę do końca nie wiedzieliśmy, co będzie dalej. No i Van Life pokazał mi, że warto, że można, że to nie jest tak, że na nas czyhają tylko niebezpieczeństwa i że życie nam chce, że tak powiem, dokopać. Dzisiaj jest tak, że potrafię z tymi negatywnymi emocjami być. Nawet kiedy jest mi ciężko, kiedy jest mi źle, nauczyłam się spotykać sama ze sobą właśnie z tymi trudnościami i nie muszę już od tego uciekać. A natura daje mi takie totalne wytchnienie, właśnie pozwala wrócić do jakiejś równowagi. Na samym początku w ogóle zaskoczył nas odbiór naszego kanału i tej naszej podróży w takim sensie, że nie spodziewaliśmy się, że tak dużo ludzi zainteresuje się tą naszą podróżą. I to było z jednej strony bardzo fajne, ale z drugiej strony ja czułam duży dyskomfort, ponieważ no miałam wrażenie, że my trochę nie jesteśmy na to gotowi, bo ja zaczęliśmy nagrywać vlogi, to było takie, tak, to była wciąż nauka. No i druga rzecz, która mnie w tym wszystkim zaskoczyła, to to, że ludzie potrafią tak bardzo bez ceregieli cię ocenić. I nie znając Ciebie tak naprawdę wydać na Twój temat jakiś osąd, bo dużo ludzi nam też z jednej strony właśnie kibicowało i pisało fajne rzeczy wspierające, ale byli też ludzie, którzy pisali na przykład, że nasze auto rozkraczy się zaraz po granicy z Czechami. I to było takie trochę jakby właśnie nie fair. Takie miałam wrażenie, że no kurczę, człowieku, nie znasz naszej do końca sytuacji, a nie znasz tego samochodu, nie widziałeś, co jest pod maską. A piszesz coś, co nie wiem, ma nas zniechęcić w ogóle? 3, 4, no, jeszcze jedno. W takich sytuacjach, kiedy było nam smutno, kiedy było nam źle, kiedy mieliśmy po prostu, że hejt nas dojechał, to te emocje wylewaliśmy na siebie najczęściej. Że jak ja byłem zdenerwowany, to wylewałem na Kaśkę, Kasia była zdenerwowana, to wylewała na mnie. Ale nigdy tego nie publikowaliśmy, nigdy nie nagrywaliśmy, chociaż kusiło nas parę razy, żeby zamknąć kanał. Na przestrzeni tych 5 lat to mieliśmy kilka kryzysów, wiele, przynajmniej 5 albo 6 kryzysów już takich, że chcieliśmy zamknąć kanał, ponieważ już uznaliśmy, że to już jest dosyć, że nie po to wyjechaliśmy, nie po to rzuciliśmy pracę, żeby teraz wkurzać się na siebie, żeby być smutnym, żeby być przybitym, bo ktoś tam coś, komuś coś nie pasuje w naszym życiu. Więc mieliśmy takie momenty, że musieliśmy sobie sami odpowiedzieć w ogóle na pytanie, czy my chcemy dalej być razem. Jakby nasze małżeństwo przechodziło różne kryzysy, mniejsze i większe, więc w ciągu tych 5 lat było 2 czy 3 razy takie sytuacje, kiedy po prostu zastanawialiśmy się, czy to ma dalej sens, my jako para. No i dzisiaj po 5 latach odpowiedź jest tak, jakby Łukasz jest moją rodziną, taką najbliższą moją rodziną. Jest moim człowiekiem i dzisiaj wiem, że jakby nasz związek jest dla mnie jedną z w ogóle najważniejszych elementów mojego życia. To jest taka miłość, na którą my zapracowaliśmy, o którą my zawalczyliśmy. I to jest coś jakby z nim i dzięki niemu jestem lepszym człowiekiem niż gdybym była sama. Takie mam wrażenie. I to jest też taka właśnie taka cenna rzecz po tych 5 latach właśnie życia wspólnego w vanie. Kaśka spotkała gada. Gada, nim, który nie gada. I z nim gada. Tu jego mamusia, taka wielka, gruba. Idzie za nami. O, ucieka. Mało czasu było na odpoczywanie, na czytanie książek i na takie leżakowanie i odpoczywanie. Że strasznie dużo było pracy przez te 5 lat. Bo e-maile, i komentarze, i kontakty z firmami, prowadzenie działalności gospodarczej, to wszystko było na mojej głowie. Plus obsługa kampera, wylewanie, nalewanie wody, znalezienie miejsca na nocleg, to też było na mojej głowie. Więc to po prostu bardzo dużo czasu schodziło na rzeczy, które nie przewidziałem w ogóle wcześniej, ponieważ ich nie widziałem na filmikach na YouTubie, na których się inspirowaliśmy. Tam w ogóle tego nie pokazywali. Tam tylko pokazywali, jak skaczą ze skały do jeziora i jak jest pięknie i cudownie. Znajdujemy się, uwaga, w Borach Tucholskich.
ja jestem tutaj pierwszy raz i jestem po prostu zachwycona tym miejscem. To jest dokładnie to, co potrzebowaliśmy po ostatnich tygodniach dosyć intensywnej podróży. Stoję obok najstarszego dębu tutaj w tej całej zbiorowinie drzew. Dąb nazywa się Bartuś, ma 22 metry wysokości, 718 cm obwodu i ponad 660 lat mniej więcej żyje. Ekscytacja zniknęła, w związku z czym te rzeczy, które na początku, na które przymykaliśmy oko, te niewygody różne, dzisiaj są już dużymi niewygodami. Tęsknimy za takimi drobnostkami. Ja tęsknię za możliwością zrobienia takiego porządnego, prawdziwego prania, za łazienką, w której mogę się zamknąć na klucz i mogę tam spędzić nawet godzinę, po prostu poświęcając czas pielęgnacji. Za taką własną przestrzenią, za swoim po prostu pokojem, za którym mogę też właśnie na chwilę zamknąć drzwi i pobyć tam w samotności. Za tym, żeby się ciągle nie musieć przeciskać i przesuwać. To są takie drobne rzeczy, które kiedyś nam zupełnie nie przeszkadzały, ale 5 lat później już nam przeszkadzają. Kończy się pewien etap naszego życia, tak to czujemy. Znaleźliśmy nasze miejsce na ziemi i jest to Portugalia. Kiedy 5 lat temu wyruszaliśmy w podróż, jakby jednym z takich pomysłów i jedną z intencji było właśnie znalezienie kraju, w którym będzie nam się dobrze mieszkało. I po tych 5 latach jesteśmy pewni, że jest to Portugalia. I teraz nasze serca podpowiadają nam, że chcemy tam znaleźć dom, chcemy tam znaleźć własne miejsce, chcemy stworzyć dla siebie bazę. Także jeśli zdecydujemy się na kontynuowanie podróży, będziemy mieli dokąd wracać, a być może w trakcie właśnie gdzieś tam powstawania domu, czy jakiegoś miejsca, które powstanie na tej ziemi w Portugalii, może okaże się, że kochamy teraz, że przyszedł właśnie czas na taki osiadły tryb życia i tam po prostu będziemy siedzieć. Zobaczymy. Sami do końca właśnie nie wiemy. Znowu jesteśmy w takim momencie rozdroża i w takim momencie, że wiemy, że jakby czujemy podskórnie, że idzie nowe, jeszcze do końca nie wiemy, co to będzie. Ale te 5 lat van life'u nauczyło nas, że możemy iść odważniej z podniesioną głową i że będzie dobrze, że znajdziemy właśnie tą nową ścieżkę, tą nową drogę. W każdym bądź razie van z nami zostaje. Na początku pewnie będziemy mieszkać jeszcze przez jakiś czas w vanie i van z nami zostaje, więc te podróże dalej będą możliwe właśnie. I pewnie tak będzie, że będziemy dalej gdzieś tam kontynuować, podróżować, ale to będą już takie podróże właśnie z powrotem do domu. Myśleliśmy też o tym, żeby zrobić kemping w Portugalii. To był też pomysł naszych widzów i znajomych poznanych na trasie, którzy na pewno by przyjechali do tej Portugalii i tam by zatrzymali się na naszym kempingu, ale chcemy po prostu odpocząć. Chcemy w ogóle zrealizować chyba to, co mieliśmy zrealizować na początku, czyli skupić się na sobie. Wyjechaliśmy z Bristolu po to, żeby żyć w vanie i podróżować i mieć czas dla siebie. Ale przez to, że się otworzyliśmy na YouTube'a i na wszystkie inne platformy i że staliśmy się jakby niebo takimi twarzami van life'u w Polsce, to nie mamy czasu dla siebie, tylko cały czas pracujemy. I tego nie widać z zewnątrz, ale my jesteśmy na komórce, po prostu cały czas jesteśmy w robocie. Więc marzy nam się, żeby ta działka w Portugalii była tylko i wyłącznie dla nas. Może w przyszłości, jakbyśmy mieli pieniądze i fundusze, to gdzieś tam obok będzie miejsce dla kamperów, ale teraz chcemy po prostu mieć działkę z dala od wszystkich, gdzie na której będziemy mieć takie swoje sanktuarium ciszy i spokoju. Chcę mieć warsztat, chcę właśnie te narzędzia, które mam z budowy kampera, wysłać do Portugalii, mieć swój taki kącik, w którym ja będę miał taki męski garaż i jakieś tam sofę i taką chillownię. Kasia chce mieć swoje miejsce, w którym będzie sobie medytować, wisieć na huśtawce i palić kadzidełka. No i część wspólną, w której będziemy mieszkać i żyć. Do końca nie wiemy jeszcze, jak to wszystko będzie wyglądać, ale mamy w głowie po prostu plan. I co jest fajne i ciekawe, oboje mamy taki sam plan. Że oboje mamy wizję w Portugalii, mamy wizję, że to będzie tam sauna stała na tej działce. Cię sauna może dziwić, bo w Portugalii jest ciepło, ale w Portugalii w zimie wieczorami jest chłodno, więc w zimie przez te 5 miesięcy można wymarznąć wieczorem, dlatego też będziemy mieć tam saunę. No i
zobaczymy, jak to wszystko będzie funkcjonowało, ale należy nam się teraz ta działka własna w Portugalii, z dala od wszystkiego. Nie byłem harcerzem, a ognisko umiem rozpalać. Teraz po 5 latach życia w Wanie gloryfikuję strasznie czasy, kiedy żyłem normalnie w standardowym domu. Nie mogę się doczekać, po prostu wydaje mi się, że te problemy, które mam teraz, one znikną, jeżeli się przeprowadzę do domu, gdzie będę miał biurko, wannę, internet szybki, będę mógł sobie zamówić jedzenie do domu, z jakiego ktoś mi dostarczy, ale jak tak sobie przypominam, jak żyłem w tym mieście, gdzie miałem i dom, i wannę, i biurko, i szybki internet, to też byłem nieszczęśliwy. Więc tak mi się wydaje, że te wszystkie problemy... Wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. O, i to jest takie moje ostatnie motto. Moi drodzy, dzisiaj ognisko tam płonie, ale pada deszcz, więc schowaliśmy się do środka i powstał tajin. Cudne, piękne, wspaniały tajin. Z każdym tajinem jestem coraz lepszy. Znaczy, tajin jest coraz lepszy z każdym robieniem. Ale dzisiaj jest polski akcent. Co jest? Bo jest tam dzisiaj jest polski akcent, bo jest polska karkówka w środku. Także... I pietruszka zamiast kolendry. Także robimy eksperyment. No, ale będzie pysznie, wygląda cudnie. Ja o, cię przypalił w ogóle. Cudnie. Drzewa, które są najbardziej elastyczne, przetrwają największe burze, bo właśnie one się uginają pod tym wiatrem czy pod tym deszczem i to właśnie dlatego te drzewa są w stanie te burze przetrwać. I mam właśnie wrażenie, że trochę tak jest z tą naszą podróżą, że ona nauczyła nas być takimi elastycznymi, takimi troszeczkę miększymi i gdzieś tam my jesteśmy zawsze gotowi na to, że coś może się wydarzyć, czy coś może nie pójść po naszej myśli. I właśnie, kiedy ruszaliśmy w podróż, to się bardzo bałam takich nieprzewidzianych sytuacji. Najbardziej się bałam tego, co się wydarzy, jak nam się auto zepsuje. No i auto nam się zepsuło kilka razy, odmówiło nam posłuszeństwa i okazało się, że sobie zawsze radziliśmy. Czasami nam ktoś pomógł, czasami dzwoniliśmy na asystans, ale to nigdy nie była taka sytuacja bez wyjścia i nigdy nie było tak, że zostaliśmy na pastwę losu zdani przy tym aucie i tak naprawdę umieraliśmy z pragnienia. Tylko zawsze jakieś rozwiązania się na bieżąco pojawiały, wymyślaliśmy, więc... Więc takie życie na pewno właśnie dużo, dużo fajnego wniosło, no tego zaufania chyba właśnie, do życia po prostu. Taka idealna jest ta woda, nie za ciepła, nie za zimna. Tylko muszle znalazłam, ale chyba tam ktoś żyje. Nie ślimak, tylko taki drugi, taka druga muszla tam jest. Fajne są widoki, kocham być w ogóle w drodze, kocham zmieniający się krajobraz, lubię być w ruchu, ale to właśnie te spotkania, to połączenie z kimś, z drugim człowiekiem, kiedy rozmawiamy i okazuje się, że ktoś ma podobne poglądy, czy podobne patrzenie na świat, czy nawet jakieś takie podobne takie doświadczenia, podobną radość czerpie, to nawiązywanie więzi, to jest coś absolutnie najwspanialszego i też możliwość dzielenia się w tym wszystkim, czy właśnie przeżyciami, czy obiadem, czy po prostu czasem wspólnym. To jest dla mnie taka esencja podróży i coś najpiękniejszego. I tak jak właśnie kiedyś, kiedy byłam młodsza, zawsze miałam takie poczucie trochę odizolowania, trochę takiego, że jestem trochę nie na miejscu, że ja jestem trochę inna niż bardzo, bardzo dużo ludzi, z którymi się wtedy spotykałam. Tak właśnie nasza podróż uświadomiła mi, że takich ludzi jak ja jest więcej, tylko że jesteśmy po prostu rozproszeni. I van life stał się takim właśnie fajnym
fajnym filtrem, że do Van Life'u ściągają ludzie, z którymi zawsze mamy właśnie jakieś wspólne. Ale to też są ludzie, których spotykaliśmy po drodze, bo po drodze przyjmowali nas na przykład do swoich domów ludzie, którzy na pierwszy rzut oka pomyślałabym, że są zupełnie inni niż ja. Mimo wszystko gdzieś ta podróż staje się takim wspólnym mianownikiem, wokół którego właśnie zaczyna budować relacja. I to jest piękne. Przeróżne historie usłyszałem ludzi, którzy coś osiągnęli, gdzieś byli, które takie wnoszą taką nadzieję, że tych ludzi na świecie jest więcej dobrych niż złych, bo jak się włączy telewizję czy tam internet, to cały czas tylko złe informacje, a wśród takich kamperowców i podróżników jest mnóstwo niesamowitych historii i oni wszyscy opowiadają jakieś historie, które też poznali innych ludzi, którzy im dobrze życzyli i dobrze im pomogli. Jeśli masz jakiś pomysł, jakieś tam pragnienie, to nie warto czekać na później, bo nigdy nie wiadomo, co życie przyniesie. I też chcieliśmy pokazać właśnie w ogóle ludziom, że takie życie w podróży, w kamperze to jest coś fajnego, coś wartościowego, coś, co wnosi taką świeżość do życia. No i mam poczucie, że nam się to udało. Bardzo dużo ludzi gdzieś tam do nas dalej pisze, że dzięki nam mają odwagę właśnie na spróbowanie, czy życia w kamperze, czy w ogóle jakiejś tam wprowadzenia dużej zmiany, czy rozpoczęcia dużej podróży. Więc mam poczucie spełnienia. Udało się. Nawet może 6 tysięcy lat temu w tym miejscu było obserwatorium. Kręgi po połączeniu wskazują miejsce wschodu słońca w czasie przesilenia. Wyjechaliśmy, doświadczyliśmy zupełnie innego życia, życia pozbawionego komfortu, życia pozbawionego takiej iluzji. Każdy dzień był jakąś lekcją, każdy dzień wnosił coś ciekawego do naszego życia. Czasami to była radość, czasami to był smutek, ale to zawsze było coś ciekawego i zawsze coś, co nas do czegoś doprowadzało. Bo nawet tamten hejt, który nas kiedyś dojechał, który już sobie nie dawałem rady, doprowadził mnie do tego, że zacząłem robić terapię. Jak zacząłem robić terapię, to zacząłem robić bardzo dużo rzeczy z przeszłości. Na przykład cały ten van life sprawił, że pogodziłem się z moim ojcem, który w międzyczasie, jak już żyjemy w vanie, umarł. I gdybym nie zaczął van life'u, to bym z nim żył w niezgodzie i nawet bym na pogrzeb nie przyjechał jego. Więc bardzo dużo się doświadczyliśmy i w ogóle nie żałuję tego, że rozpoczęliśmy van life. Wręcz jestem bardzo szczęśliwy, że mieliśmy tą odwagę, żeby to zrobić, żeby to kontynuować, że się nie poddaliśmy po pierwszych trudnościach już przy budowie vana. Bo pierwszy kryzys to już był podczas budowy vana. Chcemy w tym nowym naszym projekcie portugalskim robić rzeczy takie manualne, taką pracę fizyczną. Po takiej pracy fizycznej od razu widać efekt. A jak się pracuje cyfrowo, umysłowo, to bardzo dużo energii się traci na wymyślenie jakiejś tam rzeczy, napisanie, stworzenie wideo, czego w ogóle później nie widać, bo stworzenie wideo na przykład trwa kilka dni, a efekt finalny to jest 10-15 minut zmontowanego filmu. I widz nawet nie zdaje sobie sprawy, ile czasu i pieniędzy i emocji kosztuje stworzenie takiego wideo. A jak sobie wykopię jakąś grządkę i posadzę marchewkę i wyciągnę tą marchewkę, to będę szczęśliwy, że mam tą marchewkę, albo że wyplewię dzisiaj, albo że skoszę trawnik i będę mógł sobie później wieczorem otworzyć bezalkoholowe piwko i po prostu odpocząć, nie? I będę wiedział, że dzisiaj zrobiłem coś, dzisiaj zasadziłem coś, dzisiaj skosiłem. Mam takie pragnienie po tych 5 latach życia cyfrowym nomadem, bycia cyfrowym nomadem, żeby robić rzeczy, które widać, od razu efekt. Więc ta działka nie może być mała, musi być też miejsce na grządkę. I na miejsce, gdzie będzie można łopatą połopatować trochę. Moi drodzy, chcielibyśmy Wam bardzo serdecznie podziękować za to, że tworzyliście tą społeczność wokół podróżowania, za to, że oglądaliście nasze vlogi, wspieraliście nas, komentowaliście i byliście przez ten cały okres 5-letni z nami. Tak jak powiedział Łukasz, bardzo serdecznie Wam dziękujemy i ten kanał jest również Waszym kanałem i dziękujemy za to, że byliście z nami i współtworzyliście go razem z nami. Bez Was nie byłoby nas. Dokładnie. Dziękujemy. Dziękujemy.